Tarnowscy policjanci zapobiegli podwójnej tragedii. Dwie 15-latki próbowały targnąć się na swoje życie. Na jednym z portali społecznościowych została zamieszczona informacja o tym, że dziewczyny nieletnie chcą popełnić samobójstwo. Na razie mieliśmy informację o jednej dziewczynce. Zaczęły się poszukiwania tej osoby w Tarnowie. Sprawdzaliśmy miejsce jej zamieszkania. Następnie poszukiwaliśmy dziadków, gdzie zamieszkują, oraz szkołę, do której uczęszczają. Niestety w żadnych z tych miejsc tej osoby nie było. Nie było jej w swoim miejscu zameldowania, nie było jej u dziadków. Do szkoły również nie przyszła w tym dniu. W związku z czym policjanci zostali poinformowani, zarówno prewencyjni, jak i operacyjni, którzy mieli w tym dniu służbę, aby poszukiwali właśnie 15-latek na terenie naszego miasta. Podczas sprawdzania miejsc, gdzie najczęściej te dziewczyny się spotykały, bo jak się okazało, ta dziewczyna, która zamieściła ten wpis, spotkała swoją koleżankę i razem poszły sobie na miasto. Zostały odnalezione na jednej z klatek tarnowskiego osiedla. Podczas przeszukania, jakie policjanci dokonali, w plecaku odnaleźli list pożegnalny oraz 8 opakowań tabletek, które najprawdopodobniej dziewczyny chciały połknąć i w ten sposób pożegnać się ze światem. Tutaj interwencja policjantów i determinacja dyżurnego pozwoliły na to, że do tej tragedii rodzinnej, rodzinnych nie doprowadziliśmy, nie dopuściliśmy do tych sytuacji. Nastolatki zostały skierowane na terapię, która ma pomóc w rozwiązaniu ich problemów.